Ale jeśli mam być z wami szczery, to soundtrack jest tutaj naprawdę, tak jak już wspominałem, epicki. I w sumie, no mówię, graficznie pięknie wygląda dosłownie Oltanis, tylko... No problem jest taki, że w tym wypadku trochę mi się przykro robi, patrząc na te zniszczenia, bo o ile... Kurde, no znowu to samo! Ratchet, czy ty nie potrafisz się złapać? Dobra, udało się, jak widzicie. Matko Bosko, to było tak... Tak ryzyk fizyk to był, że to jest szok, nie? Ale okej, może się nam uda teraz tutaj dostać do góry. Trochę tutaj jest tych tutaj ziomeczków. Wow, 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 wow! Morphoray mamy. Jej! Sorki, musiałem na chwilę pauzę zrobić, dlatego że musiałem na spokojnie sobie to wszystko przekalkulować, bo no trochę byłem w niebezpiecznej sytuacji. Więc tak, Morphoray to jest gadżet, który potrafi zamieniać wrogów w kurczaki. Tyle w sumie z mojego tłumaczenia. I zdaję sobie teraz chyba sprawę, wiecie co, na chwilę wejdę do shipa. A nie, nie zaliczyło mi tego w sensie w taki sposób, czyli że to była jakaś taka opcjonalna misja chyba. No w każdym razie Morphoray potrafi takie oto cuda. A teraz tak, skoro poszliśmy w stronę tą, to teraz trzeba zobaczyć, czy można iść w jakąś jeszcze inną stronę. Tak, w tamtą się da chyba. Tutaj w sensie się chyba da, nie? Tak, tak, oczywiście, że tak. Czyli zamiast pójść w tamtą dobrą stronę, poszedłem w tą inną stronę. Okej. No ale to w sumie bez różnicy, bo tak czy siak byśmy musieli Morphoraya zebrać. A jako, że zrobiliśmy to teraz, tak więc zarobiście. Nie no, trochę mi jest szkoda, że będę kończył niedługo Ratcheta i Clanka, bo szczerze, tą pierwszą część mi się przyjemnie prowadzi, w sensie w formie let's playa i ogólnie przyjemnie mi się w tą grę gra. Tak, jest to takie poznawanie gry od zera kompletnie. I to jest fajne, moim zdaniem. Czy muszę na nowo ten ogarnąć sobie to? Bo widzę, że tutaj ten wiatr mi zaczyna przeszkadzać i to bardzo mi zaczyna przeszkadzać. Więc dlatego chyba muszę to od zera zrobić. Czyli raz jeszcze się tutaj dostać i raz jeszcze... O, właśnie tak. I teraz podróżujemy sobie po grawitacyjnej... Ja pierdziczę, co to było? Sorki, jeżeli komuś tam wybuchły bębenki czy coś, albo usłyszał taki płacz agonii, smutku, żalu, złości i głupoty. Ale naprawdę, ja się tego nie spodziewałem, że Ratchet mi się tak oprzykrzywi i spadnie w dół. O mój Boże, nawet Ratchet nie chce, żebym kończył jego gry. To jest takie słodkie i zarazem fajne. Wow, kurde. Tutaj chyba nie powinienem być, bo mi się wydaje, że w tę stronę powinienem iść. Tak, by the way, ogólnie pierwotnie, jeżeli chodzi o serię z Ratcheta, to planowałem robić coś takiego jak Super Mario 64, czyli praktycznie godzinne odcinki bym zrobił z tego sesję, ale stwierdziłem, że nie, Ratcheta zbyt długo już obiecywałem, że zrobię w normalny sposób, taki normalniejszy, normalny, najnormalniejszy sposób i stwierdziłem, że kurde... Czemu mam w tym momencie niszczyć ludziom marzenia? I tak jakby po części, dlaczego mam w pewien sposób nie dotrzymywać słowa?
nie spowa, tylko słowa. Ratchet, nie odwalaj proszę takich rzeczy już, błagam cię. Bo to było zbyt komiczne i tutaj by wszyscy zaraz się posikali ze śmiechu, jakbym znowu w taki głupi sposób spadł. No nie, kurde, Ratchet, mówiłem ci coś! I od początku, serio, seriously? Dobra, słuchajcie. Widzimy się w tamtym miejscu, serio, bo to już było za bardzo komiczne. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy z powrotem na antenie i w sumie nienawidzę komentować przy takiej oto sytuacji, ponieważ nie cierpię, ale to bardzo nie cierpię takich właśnie sekcji pod tym względem. Bo tutaj mocno trzeba skupić się na tym, żeby wiecie, no właśnie, żeby nie było takich akcji. Ale jednak po prostu się kurde nie da i jednak zależy ci na tym, żeby nie uśpić ludzi, dlatego też i komentujesz, nie? Będąc let's playerem. Na przykład ja mam coś takiego i ten syndrom bardzo boli w oczy i bardzo boli w głowę. No ale nie można mieć wszystkiego. O kurde! Widzicie? Widzicie to? Quark jednak żyje, tak jak mówiłem zresztą. Captain Quark! Where? Come on, Quark, I know it's you. The name's Steve. Pleased to meet you. Look, Steve, I need to know where Drek is before it's too late. Did you say too late? Sir, it is never too late to acquire the latest in the long line of quality products from Gadgetron. I have for you, today only, the Gadgetron PDA. Public display of affection? No, 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 personal delivery assistant. This device allows you to purchase ammunition wherever and whenever you want it. Yeah? How do I know it works? You can always trust Gadgetron quality, or my name's not Steve. Więc tak, Quark ma amnezję i on... Jak Ratchet się go zapytał, że hej, ale ty jesteś kapitan Quark, to odpowiedział, że nie, on nie jest kapitan Quark, więc proszę państwa, powitajcie właśnie w tym oto momencie wielkimi brawami nie Quarka, tylko Steve'a. I przy okazji, on sprzedaje gadżet, który nazywa się PDA, czyli tam Personal Devilar Assistant, czy jakoś tak, które jest przenośnym sklepikiem, gdzie możemy kupować broń i amunicję, kiedy chcemy. To się nazywa dopiero luksus i on chce, żebyśmy za 1000 śrubek, tylko 1000 śrubek, kupili właśnie PDA. Thank you and have a quarktastic day. What'd you say? Nothing. I okej. Quark co teraz zniknął, albo Steve, przepraszam, to jest Steve, nie Quark. I tak swoją drogą, wejdźmy sobie w Quick Selecta, gdzie mamy PDA. I PDA dajmy sobie... No, w sumie tak. Więc teraz tak. Kiedy nie ma przykładowo nigdzie Gadgetronu, użyjcie właśnie sobie tego PDA, kółko i jak widzicie możecie sobie tutaj pokupować. Problem tkwi w jednym. Ponieważ jak wiecie PDA ma swoje plusy i minusy. Więc może zacznę od takich plusów. Więc jest on przenośnym sklepikiem, jak sami zresztą widzieliście przed chwilą. Tam swoją drogą jest złota śrubka. Ja jej nie zauważyłem. Może się do niej dostanę. Próbujemy? Robimy ryzyk fizyk? Okej. A nie, nie zrobimy ryzyk fizyk, więc przykro mi. Nie zrobimy. Myślałem, że się uda, ale no niestety nie tym razem. Nice try, ale nie tym razem. Tak czy siak. No PDA jest przenośnym sklepikiem, co sami zresztą zauważyliście, więc wszystko fajnie i tak dalej. Lecz minus jest taki, że wszystko jest tutaj drogie. W sensie są tego konsekwencje takie, że okej, możemy ze sklepiku używać kiedy chcemy, kiedy nie widzimy tutaj Gadgetronu. Ale ammo i tak dalej jest strasznie drogie. Więc no. Więc tak trochę... Lipton. Lipton Iced Tea. Swą drogą dawno Iced Tea nie piłem, więc trzeba będzie to kiedyś nadrobić w końcu.
I ponownie wracamy do miejsca, że tak powiem, no, do tego miejsca. I teraz pytanie, gdzie nas taksówka zabierze? Take taxi to Upper City. Ale już tam byłem chyba. To teraz musimy chyba tutaj iść, tak mi się przynajmniej wydaje. No, tutaj musimy iść teraz, bo tutaj nas jeszcze nie było. Naprawdę, to co tutaj widzę, to jest dosłownie obraz smutku, tak szczerze. No bo ja uważam, że znaczy fajnie wygląda miasto w zniszczach i tak dalej, ale jak jestem w stanie sobie wyobrazić, ile osób tutaj musiało cierpieć w trakcie tego, to aż smutek się tutaj pojawia w tym momencie. I zanim ktokolwiek powie, ale dobra, Pomidor, ale ty nie byłeś smutny, kiedy przykładowo w Jacku dwójce coś było podobnego. Tylko problem tkwi, że w Jacku dwójce nie było miasta, które było aż tak zniszczone, a nawet jak było, to ludzie sobie tam dalej, że tak powiem, podróżowali swoimi pojazdami. W Ratchecie mamy tutaj coś takiego, że mamy tutaj taki obraz pustki. Nic innego, tylko pustka, jak widzicie. Nic innego, tylko pustka. Wiem, musiałem to powtórzyć aż 3 razy, ale są osoby, do których to nie dociera, więc trzeba czasami po 3 razy powtarzać pewne sekcje. Pewne sekcje, sekwencje i wszystko naraz. Wiecie o co chodzi. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Jakby to powiedział sam Mariusz Pudzianowski. Wow, tam infobot jest, więc trzeba się do tego infobota dostać. Chyba. Nie, to złota śrubka. O kurde. To nie spodziewałem się tutaj złotej śrubki. Ale fajnie, cieszę się. Cieszę się, ponieważ przynajmniej jedną złotą śrubkę w bardzo łatwym miejscu żeśmy znaleźli. Więc idźmy sobie dalej w takim bądź razie. 50 minut na liczniku, a my chyba jesteśmy nawet w połowie Oltanis. Chyba, mówię z takim podkreśleniem na chyba, bo wiecie, chyba to taka ryba, jak to mawia. Mawiają. A będzie fajnie, jak będziemy w połowie. Oj, tutaj... Oh no, o nie! Będą nas ścigać! I to mi tutaj trochę przypomina sekcję z Tools of Destruction. Jak pamiętacie, tom w Metropolis, gdzie mieliśmy coś takiego, że tam bodajże nas ścigał pociąg, czy coś takiego? Na początku gry zresztą. Hey, hey, welcome to my shop! What can I get you? I'm looking for Drek. Sure, yeah, I got lots of stuff on sale. After the bombing, no one is around to buy anything. Are you okay? Low prices? Oh, you bet. I can make you a deal on a busted turburetor, a mangled carbonizer, or I got this info bot. Guess that bombing was pretty loud, huh? Oh, you're one shrewd negotiator. I'll tell you what. I can let this infobot go for half price. Okej. Więc tak, ten ziomek, który tutaj pojawił się, którego żeśmy odkryli, on pojawił się na poprzednim infobocie. Po zbombardowaniu planety. Więc tak, ten ziomek, który tutaj się pojawił, on występował, może widzieliście, może nie, na poprzednim infobocie, w poprzedniej cutscence. I teraz tak, po zbombardowaniu planety, jego słuch się pogorszył, co jest równoznaczne z tym, że stał się praktycznie głuchy, albo tam średnio słyszący. Ogólnie to on chciał 4000 śrubek za infobota, ale jak widzicie, teraz będziemy mu płacili 2000, czyli 2000 mniej. Więc możemy sobie teraz powiedzieć, że 2000 śrubek mamy w kieszeni, zaoszczędzone. Well, that's about it for me. Thanks. Quit your complaining. I gave you a great deal.
Sheesh! Afraid to go out at night? Afraid to go out during the day? Just plain afraid? Then you need this! The Ultra Mech Unlimited! This mech is the ultimate in personal defense system! Blanche Industries is now taking pre-orders! Get yours before it's too late! Now that's what I call serious firepower! Clank's gonna be jealous if he sees this! Okej, więc mamy planetę Quartu odblokowaną i szczerze powiedziawszy możemy się teraz na nią udać, bo już nie mamy tutaj za bardzo co do roboty. O kurde, a co tutaj mamy? Czyżby coś nam się odblokowało? A pójdźmy tutaj, sprawdźmy. Czemu by nie? Kurde! Ratchet, czemu się nie złapałeś? Jeszcze raz, próbujemy dalej. Jeszcze tak przebyć dwie lub trzy próby i wtedy idziemy sobie na Quartu. No i co teraz? I tutaj mamy coś. Więc zadam jedno pytanie, po co ja miałem się tutaj dostawać? Tak szczerze. Okej, okay, więc lećmy sobie za tym... Za tymi... No. Za tymi punktami, którym będę mógł się złapać swingshotem. To było cool, powiem szczerze, to było cool w tym momencie. Bo się odratowałem jakoś. Dobra, wiecie co? Z tego co wiem, to coś by chyba prowadziło nas do złotej śrubki, ale czy mi się chce teraz? Jeżeli będę se chciał, to się pobawię w platformowanie kiedy indziej. Dobra, skupmy się teraz na... No, na wiecie czym. Tutaj co trzeba było zrobić, to zrobiliśmy, więc możemy udać się teraz na planetę Quartu. I mamy tam dwie śrubki złote do zebrania. Znaczy, możemy zebrać, no ale czy zrobimy to? No tego już nie wie nikt. Well, I guess Quark didn't eliminate them. How observant of you. Thank you, sir. Now if you were only so diligent in doing your own job! Yes, sir. Since our new planet is nearly finished, we need a plan to remove the world that is occupying our selected orbit. This time, it must be absolutely foolproof! Time is wasting! Więc dobra. Drake dowiedział się o tym, że Quark zwalił sprawę. Tak, Quark zwalił sprawę, ponieważ nie udało mu się unicestwić Ratcheta i Clanka. I z tego co można było widać, nic sobie z tego nie zrobił, ponieważ Drake jest totalnym ignorantem. Ponadto jego syntetyczna planeta jest prawie skończona, ale to z małym haczykiem. Otóż potrzebują znaleźć perfekcyjną orbitę i muszą ten plan tak bardzo przemyśleć, by on się powiódł. W przeciwnym razie Drake już se będzie mógł co jedynie pomarzyć o stworzeniu takowej planety. I co jedynie będzie mógł sobie ją głęboko w dupsko wsadzić, tą planetę.
syntetyczną swoją. Tak w ogóle to ciekawostka. Widzieliście, że planeta Quartum była w pierwszej cutscence tej gry? Pamiętacie, jak Clark był w fabryce robotów? W pierwszej cutscence? No to jest właśnie ona, to jest... Ta fabryka właśnie na tej planecie pochodzi. Tak jest, moi drodzy, właśnie jesteśmy na planecie, w której... Na której Clank był w fabryce. Wiecie, że fabryka jest tutaj i Clank w niej był. Tam, gdzie były te duże roboty. Naprawdę, muzyka tutaj jest epicka. Tak, muszę to zawsze podkreślać. To jest 90% mojego let's playa, że są i ciekawostki jakieś, albo po prostu tłumaczenie tego, co się dzieje na cutscenkach i oczywiście standardowe podkreślenie, że muzyka jest tutaj przednia. No bo jest tak, by the way, jest ona przednia. Mamy dopiero godzinę na liczniku, a my tak naprawdę zbliżamy się już wielkimi krokami do końca gry. No bo została nam teraz ta planeta, czyli Quartu. Potem zostaje nam Kalebo 3, Drex Flat, albo Fleet, i ostatnia planeta. Więc 4 nam tylko już zostały. Króciutko już. Ale mogę przyznać, MateoGaming.pl, pozdrawiam cię serdecznie i przyznam ci jedną rację. Ratchet i Clank 1 jest dosyć długawy. Nie sądziłem, że to będzie aż tak długawa gra, tak szczerze. Bo mówię, ja bym pewnie pamiętał, gdyby nie fakt, że... Nie ćwiczyłem, mówię, przed tą grą. To wtedy bym wiedział, na co się pisze, ale... Szczerze? Nie żałuję. Serio, mi się bardzo przyjemnie prowadzi tę serię z Ratcheta. Nie jest źle, uwierzcie mi, mogło być gorzej. Mogłem się na przykład zabrać za takiego, nie wiem... Mogłem się zabrać na przykład za takiego Devil May Cry'a. Was it pi over infinity, or... Hey! You need help fixing that thing? Actually, I'm trying to destroy it. Why? I was contracted to re-engineer me enlarging machine to create huge, heavily armed mechs. So that's where those mechs came from? Precisely. Had I known Drek was behind this, I never would have done it. Is there anything we can do? Well, if you'll volunteer to be enlarged, you may be able to stop those mechs long enough for me to sabotage this machine. And then you will change me back? I've never tried that, but in theory, yes. Okej, więc możemy się teraz transformować w gigantycznego Clanka. Ponieważ ten doktorek zrobił coś takiego, że z tej platformy może korzystać Clank i nikt inny poza nim. Więc okej. Zatem niszczmy sobie tutaj wszystko. Pokonujmy tutaj przeciwników, bo jesteśmy teraz ultra giga klankiem. O kurde, ale fajnie. Teraz to już nikt mi nie stanowi zagrożenia tak na dobrą sprawę. Przecież ja mogę teraz połowę tutaj rzeczy pokosić. A kto wie, może przypadkowo skoszę jedną rzecz, która będzie ten. Która będzie przykładowo, nie wiem, lokacją złotej śrubki. O kurde, czyżby boss fight? A, myślałem, że boss fight, kurde, już się na to nastawiałem, tak szczerze. Ale kurde, gigantyczny Clank jest epicki, nie? Ho, ho, ho. O kurde, tego się nie spodziewałem akurat, że kiedy użyję trójkątu, to Clank zrobił właśnie coś takiego, co zrobił przed chwilą.
I tak będę musiał z nimi w nieskończoność walczyć? Czy co? Just step into the machine and we'll see what happens. Nice to have you back, I guess. I've recalibrated the controls to allow only your specific circuit pattern. Oh, perfect. I don't know how to thank you two. Maybe this'll help. New! From Gadgetron, the makers of weapons and other fine products, comes the Hollow Guys. With the Hollow Guys, you can fool robots into thinking you're one of them. Match your wits against other robots. Work on robotic assembly lines. Attend robot parties. The Hollow Guys. Available only at Gadgetron headquarters for a limited time. Not to be used for illegal purposes, we're only in sanctioned areas. You will not actually become a robot. If I can get that thing, I'll be able to get past those robot guards. Robots are not so easily fooled. Ah, what's that? What? Uh-huh.